Wzięliśmy udział w projekcie Pileckim. Zadaniem było nakręcenie remake'u sceny z filmu o Pileckim. Dokonaliśmy tego, udało nam się wygrać i dzisiaj gościmy reżysera, aktora pana Kwaśnego i osobę ze stowarzyszenia Auschwitz Memento. Trudno było namówić młodzież, żeby wzięła udział w tym spotkaniu? Absolutnie, to była inicjatywa, jak powiedziałem, młodzieży. Sami się do mnie zgłosili, że jest taki pomysł. Kwestia była doboru aktorów, wyboru scen z tego filmu. Tutaj byliśmy tylko jakby czasowo zobligowani, bo ten filmik miał być maksymalnie 3-minutowy, także tutaj musieliśmy myśleć, żeby zmieścić się w tym czasie. No, udało nam się i dzisiaj jest finał tego spotkania. O żołnierzach wyklętych. Ja myślę, że pamięć o ludziach, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możemy żyć teraz w wolnym kraju, jest zawsze ważna, zawsze będzie ważna i jest ważna. A jakie wrażenie wywarł na Pani film o rotmistrzu? No tak jak przed chwilą właśnie powiedziałam, pamięć o tych żołnierzach jest ważna i każdy sposób nagłaśniania tej sprawy też jest ważny, więc film jak najbardziej potrzebny. A czego oczekuje Pani po dzisiejszym spotkaniu z twórcami? Myślę, że zawsze się miło dowiedzieć, jak powstawał ten film, co kierowało twórcami i tak dalej. To są prawdziwi bohaterowie naszych czasów, to są bohaterowie historii najnowszej, to są prawdziwe autorytety do naśladowania. Jak najbardziej trzeba podążać ich śladem, wypełniać ich ostatnią wolę, za którą oddawali życie. A oglądałeś film Ortmistrzu? Nie, jeszcze nie oglądałem tego filmu, ale widziałem różne zajawki, różne recenzje na ten temat i słyszałem, że to jest naprawdę dobry film z wieloma wartościami patriotycznymi, które naprawdę warto obejrzeć. Jest dzisiaj, żeby uczyć się o żołnierzach wyklętych? Ponieważ to nasza historia, powinniśmy ją kształtować. Moje poczucie o naszej narodowości, wiedzenie, kim jesteśmy. Oglądaliście film o rotmistrzu? Częściowo, ale tak. I jakie wrażenia? Bardzo pouczające. Tak. Mam nadzieję, że ta historia zostanie przekazana młodzieży w właściwy sposób, ponieważ do tej pory w szkole nie jest w ogóle w żadnym stopniu to czynione. Jest tylko jeden apel w roku, w święto tych żołnierzy, a poza tym nic o nich nie wiemy. Moja wiedza jest tylko z internetu i z różnych książek. I Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej. I to jest też dla Was taki przykład, że jak chcecie coś zrobić ważnego, chcecie opowiedzieć jakąś drogą Wam historię, chcecie zająć Waszymi sprawami kogoś, zainteresować, to po prostu róbcie, bo warto, bo zostaniecie zauważeni wcześniej czy później i nigdy się nie poddawajcie. Gdybyśmy się poddali, to nie byłoby tego filmu, nie byłoby wielu innych filmów, które były pokazywane w telewizji, a ten w kinach, to był kina, można powiedzieć. Nie byłoby wielu wydarzeń i wielu spotkań, w których uczestniczyliśmy, bo to spotkanie to jest jedno z wielu. Przyjechaliśmy tysiące kilometrów, odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań w całej Polsce. Od Białegostoku po Beskidy, od, można powiedzieć, od krańców wschodnich Rzeczpospolitej po Kołobrzy. Dlatego jeszcze raz chciałbym Wam powiedzieć, dziękuję Wam za ten film, dziękuję, że Wam się chciało i działajcie dalej. Bądźcie sobą. Myślałem, że kolega Mirek rozpocznie, on właściwie spuentował, powiedział na początku to, co mieliśmy Wam powiedzieć na końcu i co mieliście wynieść z tego spotkania. Teraz spróbujemy może jakoś wrócić do początku i zaproponować Wam jakąś formułę tego spotkania. Pewnie najlepiej by było, gdybyście pytali, bo wtedy będziemy Wam odpowiadać na pytania i opowiadać o tym, co Was rzeczywiście interesuje. Więc jeżeli są pytania, to zgłaszajcie się śmiało nawet wtedy, kiedy mówimy.
bo my chętnie przerwiemy tę opowieść i oddamy wam głos. Swego czasu szefem telewizji polskiej w Krakowie, pan reżyserem kilku obrazów filmowych, dokumentalnych, nawiązujących do historii. W 2011 dojrze dwa filmy pan zrealizował. Po 2010 to odbierało się jak ostatnio pisałem CV, to wszystkich filmów około 15. Pytanie jest takie, czy w obecnej sytuacji, kiedy weryfikujemy troszeczkę i całe szczęście historię Polski, istnieje w ogóle szansa na to, abyśmy wyciągnęli z lamusa zapomnienia kilka bardzo ciekawych postaci, zdarzeń historycznych, które mogłyby zbudować taką pozytywną tożsamość historyczną Polaków. Żebyśmy nie musieli powracać do motywu szkoły polskiej samobiczowania się i wmawiania kolejnym pokoleniom Polaków, że jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust w stopniu dużo większym niż Niemcy, ale czy nie warto by było spróbować, bo chyba jest nadeszła taka pora, sięgnąć do takich postaci jak chociaż i związać to z popkulturą chociażby. Ja czekam na film, fabularny film o Niedźwiedziu Wojtku na przykład. Ja powiem tak. Nie wiem, zauważyłem ostatnio, że w tym środowisku filmowym tych najbardziej znanych twórców czy aktorów zrobiła się moda na to, że ta tematyka to tak naprawdę jest wstydliwa i to jest tylko dla tych spod sztandarów prawicy, a my sobie będziemy tutaj siedzieć i krytykować, bo ta pozycja jest dla nas lepsza. Ale to nie jest nasza decyzja. Ktoś taką decyzję podjął, że te wartości są wstydliwe, kiczowate i że oni walczą, i że oni sobie będą robić inne filmy o czymś innym. I to jest, nie wiem, to jest jakoś ostatnio widoczne, nie tylko w filmie, ale też w literaturze, czyli moda na taki nihilizm trochę moralny. I że to jest popularne, ponieważ to się podoba w Europie. No i jakby brakuje tym ludziom odwagi, żeby podjąć takie tematy, o których pan mówi. W Polsce im brakuje odwagi, a okazuje się, że w Hollywood są już pewne projekty, zainteresowanie Pileckim. Wiemy o ten temat osobiście, bo staliśmy się jako konsultantami tematu dla pewnych grup. Nie wiem, co z tego wyniknie, bo to są też kwestie interesów, czyli niekoniecznie interes historyczny Polski, pokazania polskich bohaterów w sposób pozytywny, łączy się z interesem finansistów z Wall Street. A oni, to trzeba sfinansować z tych pieniędzy określoną produkcję. A jeżeli nawet taka produkcja by powstała o Pileckim czy o innych naszych bohaterach, to niekoniecznie może być ona zbieżna z naszym interesem, jeżeli nie będziemy na to mieli wpływu. Więc to są różne czynniki. Ale jest zainteresowanie na całym świecie, łącznie z Hollywood, tematyką polskiej historii, a ostatnio szczególnie Witolda Pileckiego. Myśmy jeszcze, jakby wchodząc, idąc za panem, stwierdzili, że często na Zachodzie mówi się, że w Polsce okej, byli bohaterowie tacy jak Pilecki, ale tak naprawdę cała reszta społeczeństwa to pomagała przy tym zabijaniu tych Żydów. To, cała ta reszta to taki prostak, który po prostu jak była kasa, to się dorywał do tego. I dlatego my stworzyliśmy nowy program Sprawiedliwi spod Auschwitz, aby opowiedzieć nie o poszczególnych wykwitach sprawiedliwości, tak jak Jad Waszem są sprawiedliwi i Żydzi, w Izraelu uważają, że wśród Polaków byli dobrzy ludzie, ale to są wyjątki. Ja bym chciał powiedzieć, że to nie były wyjątki, że to, że w Polsce... Szmacownicy byli wyjątkami. Że to, że z Polski jest najwięcej sprawiedliwych i to, że Polska była w takim, a nie innym miejscu i że ratowaliśmy, my jako Polacy, my ratowaliśmy swoich sąsiadów tylko dlatego, że żyliśmy razem, że się szanowaliśmy i że Polacy wynieśli swoje wychowanie głównie z kultury chrześcijańskiej, czyli z konieczności czynienia miłosierdzia nawet wtedy, kiedy zagrożone jest własne życie. I ta nasza historia, Sprawiedliwi spod Auschwitz, opowiada o tym, jak działała Armia Krajowa w okolicach Auschwitz, aby pomagać więźniom, aby umożliwiać wycieczki i ucieczki i organizować z narażeniem własnego życia. Potem w tej partyzance byli nie tylko Polacy, byli tam Żydzi i obywatele innych państw, którzy uciekli z obozu. A co dodatkowo, ludność polska, która została wysiedlona spod Auschwitz, stworzono strefę buforową, wyrzucono ich z własnych domów. W domach murowanych lepszych mieszkali albo SS-mani, albo napływowi Niemcy. I ci ludzie z narażeniem własnego życia i swoich dzieci poza strukturami podziemia pomagali tym więźniom.